W wyniku pożarów, które pustoszyły Australię w ostatnich miesiącach, zginęło około 30 osób, spłonęło 150 km kwadratowych ziemi, a tylko w stanie Nowa Południowa Walia spłonęło 480 milionów zwierząt. Izrael Folo, który jest chrześcijaninem, ale też znanym zawodowym graczem w rugby, pisząc o tych wydarzeniach, skomentował to tak, że Australia właśnie doświadczyła przedsmaku Bożego sądu, ponieważ australijski rząd zezwolił na małżeństwa jednopłciowe i złagodził prawo aborcyjne. Natomiast pastor Rick Willis, mówiąc o koronawirusie, nazwał go aniołem śmierci. Jest to, mówi, Boża plaga posłana na świat, aby oczyścić go z grzechu. A potem dodał, że nie dziwi się, że ta epidemia rozpoczęła się w Chinach, ponieważ bezbożny chiński rząd prześladuje chrześcijan. I tu pojawia się pytanie, czy nieszczęścia to kara od Boga? Czy zawsze tak jest, że kiedy coś złego dzieje się na świecie, to to oznacza Boży gniew? Czy ci, na których nieszczęścia spadają, sobie na to zasłużyli i są większymi grzesznikami niż inni? I czasem te pytania stają się bardziej osobiste, ponieważ okazuje się, że w jakimś momencie możemy przestać mówić o jakichś tam Australijczykach, Chińczykach, o pożarach, które gdzieś tam daleko płoną, czy o epidemiach, które gdzieś tam się rozprzestrzeniają, ale możemy mówić o swoich bliskich. I zdajemy sobie pytanie, czy Bóg karze mojego męża, bo miał wypadek? Czy Bóg ukarał moje dziecko, bo urodziło się niepełnosprawne? Czy Bóg karze mnie, ponieważ zmagam się z depresją? I w tych naszych rozważaniach i zmaganiach z tymi pytaniami czasami chrześcijanie, którzy się pojawiają na naszej drodze, nie zawsze pomagają, bo niektórzy chrześcijanie, a często można ich spotkać w szpitalach, przy łóżkach chorych, są tacy chrześcijanie, którzy zawsze znają odpowiedź na to pytanie, dlaczego ktoś cierpi. I kiedy cierpisz, przychodzą do ciebie i powiedzą, tak, cierpisz, ponieważ w twoim życiu jest niewyznany grzech na pewno. Albo cierpisz, bo w twojej rodzinie jest jakiś grzech, który był niewyznany. Cierpisz, bo brak ci wiary. I okazuje się, że nie tylko cierpimy, ale też zmagamy się z poczuciem winy, że coś z nami jest nie tak. A potem zaczynamy zastanawiać się nad tym, co mówią i myślimy, może mają rację, bo przecież czy Biblia nie mówi jasno, że Bóg nienawidzi grzechu, że Bóg karze grzech? I mamy mnóstwo przykładów w Piśmie Świętym na to. Bóg ukarał Adama i Ewę za ich grzech i wygnał ich z raju. Kiedy świat pogrążył się w grzechu, Bóg zasłał potop. Bóg zasłał plagi na Egipt. A kiedy Jego naród wybrany grzeszył i nie chciał do Niego się nawrócić i wrócić do Niego, Bóg wysłał ich do niewoli babilońskiej za karę na 70 lat. Przecież Biblia mówi jasno, że zapłatą za grzech jest śmierć. Do tego jeszcze uświadamiamy sobie, że w czasach Jezusa i w czasach Starego Testamentu ludzie mieli takie przekonanie, że jeśli postępujesz dobrze, jeśli jesteś pobożny, to Bóg ci błogosławi i będzie ci się w życiu układało. Natomiast jeśli jesteś bezbożny, jeśli źle postępujesz, to wcześniej czy później doświadczysz kary i będziesz doświadczał nieszczęść. I kiedy o tym myślimy, to ma trochę sens, no bo tak to jest w życiu, że od naszych wyborów często zależy to, jak żyjemy, jak nam się powodzi. Jeśli ktoś jest człowiekiem, który dba o swoją rodzinę, dba o relacje, jest uczciwy, szczery, jest wierny, poświęca czas swoim najbliższym, to ma większą szansę mieć szczęśliwą rodzinę niż ten, kto zdradza, kto nie dba, kto nie poświęca czasu swoim najbliższym, kto nie wybacza, kto się kłóci, nie panuje swoim gniewem. Jeśli ktoś uczciwie pracuje, nie oszukuje, nie kradnie, to długodystansowo ma większą szansę, że będzie szczęśliwym człowiekiem, który ma spokojne, stabilne życie, niż ten, kto kombinuje, kradnie, bo wcześniej czy później to wszystko mu się na głowę posypie. No przecież wiemy, że ten, kto dba o swoje zdrowie, ma większą szansę dożyć późnej starości w zdrowiu, niż ten, kto po prostu nie dba o swoje życie, o swoje zdrowie. I tak to już jest, że wiele nieszczęść, które na nas spadają, to w efekt naszych własnych działań, naszych własnych decyzji. Czasami sami pakujemy się w tarapaty. Ale czy tak jest ze wszystkimi nieszczęściami? A co z tymi, które są od nas niezależne? Czy nieszczęścia to kara od Boga, która spada na tych, którzy sobie na to zasłużyli, bo są większymi grzesznikami niż inni? I okazuje się, że
to pytanie wcale nie jest takie nowe, że z tym pytaniem zmagali się także ludzie w czasach Jezusa. Jezus właśnie jest w czasie swojej podróży do Jerozolimy. Idzie do Jerozolimy, aby oddać swoje życie, aby zakończyć swoją misję. I zmierza tam, wiedząc, że jego misja się kończy. I zbliżając się do końca swojej misji, Jezus mówił wiele o końcu. O końcu nas, indywidualnych osób, ale też o końcu świata, o końcu wszystkiego, o zbliżającym się sądzie. Mówi o tym, że będzie taki moment, kiedy Bóg będzie sądził świat i musimy się na to przygotować. I być jak słudzy, którzy są wierni, którzy robią to, co Pan od nich oczekuje. I musimy podjąć decyzję, czy chcemy być jego naśladowcami, czy też nie, bo od tego wiele zależy. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje decyzje, bo już widzimy znaki końca nadchodzącego sądu. A kiedy Jezus nauczał na ten temat, to ktoś nagle przerwał moje kazanie, wtrącił się w to kazanie i powiedział tak. W tym czasie obecni tam ludzie zaczęli mu opowiadać, czyli Jezusowi, o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią zwierząt składanych przez nich w ofierze. Wtedy odezwał się do nich w te słowa. Czy myślicie, że ci Galilejczycy ucierpieli tak dlatego, że byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni mieszkańcy Galilei? Bynajmniej. Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, byli bardziej winni niż wszyscy inni ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej. Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. W tamtych czasach nie było radia, telewizji, gazet i ludzie przekazywali sobie najświeższe wiadomości po prostu na ulicy, na rynku. To było miejsce, gdzie dzielono się informacjami. Nie było też nic niezwykłego w tym, że ktoś przerwał nauczanie Jezusa, bo w tamtych czasach kazania były bardziej dialogiczne. Ludzie rozmawiali z nauczycielem i w jakimś momencie, kiedy Jezus uczy, ktoś przerwał mu, nie wiadomo, czy to się jemu łączyło z tym, co mówił Jezus, czy też nie, ale opowiedział mu historię o tym, jak Piłat dokonał egzekucji na pielgrzymach, którzy przybyli z Galilei do Jerozolimy. Nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało i o co chodziło, jakie były powody, ale przyszli z Galilei pielgrzymi do Jerozolimy, aby zgodnie z prawem w świątyni złożyć ofiary Bogu, aby uczcić Boga w ten sposób. A Piłat z jakiegoś powodu kazał ich zabić. I to była brutalna masakra, bo zabił nie tylko ich, ale ich zwierzęta. I to było tak brutalne, że krew tych ludzi pomieszała się z krwią ich zwierząt. A więc mamy przykład nieszczęścia, które na nich spadło. Nieszczęścia, które było spowodowane przez innych ludzi. W tym wypadku to była opresyjna, brutalna władza. A Jezus, słysząc tę historię, zadał pytanie, które wszyscy sobie zadawali po cichu. On zadał je głośno. Bo pyta się, a czy myślicie, że ci Galilejczycy, którzy tak ucierpieli, którzy zginęli, byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni mieszkańcy Galilei. A potem opowiedział drugą historię, która też miała miejsce w Jerozolimie. Opowiedział o ludziach, którzy zginęli, ponieważ w okolicach sadzawki Syloe przewróciła się wieża. Ta wieża runęła i zabiła 18 osób. I pyta się, a czy wy myślicie, że ci ludzie, którzy tam zginęli, byli bardziej winni niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Oto przykład innego nieszczęścia. Tym razem to nie ludzie zawinili, ale to był, można powiedzieć, nieszczęśliwy wypadek, bo za tym nieszczęściem nie stał żaden człowiek. I w takich sytuacjach, kiedy takie nieszczęścia mają miejsce, to myślimy sobie, skoro nie człowiek, to na pewno Bóg. Za tym musiał być palec Boży, że do tego doszło. I okazuje się, że Jezus zadał głośno pytanie, które oni sobie po cichu zadawali i które my sobie zadajemy też często. Czy ci Australijczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni mieszkańcy świata, że tak ucierpieli? Czy ci Chińczycy byli bardziej winni niż wszyscy inni na świecie, że ich to spotkało? Czy moje dziecko, które cierpi na nowotwór, jest bardziej winne niż inne dzieci, które bawiły się na podwórku razem z nim? Bo dla nas często tak jest, że kiedy spotkają nas nieszczęścia albo innych ludzi, to szukamy bezpośredniego powodu i myślimy, że jakiś grzech musi być powodem.
Kilka tygodni temu na naszym balu Night to Shine był jako gość pan poseł Sławomir Piechota. I opowiedział o swoim wypadku, który miał jako 12-latek, kiedy jechał na rowerze i po tym wypadku stał się osobą niepełnosprawną i musiał poruszać się na wózku inwalidzkim. I mówi, że w swoim życiu spotkał ludzi wierzących, chrześcijan, którzy powiedzieli mu, ten wypadek i twoja niepełnosprawność to kara od Boga. My myślimy, że to tak właśnie działa, że kiedy coś złego się dzieje, to jest to kara od Boga. Bo przecież Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Bóg nad wszystkim panuje. A więc jeśli w przypadku tych Galilejczyków można jeszcze zwinić Piłata, to na tych, których spadła wieża, albo ci, którzy mają wypadek, no to wiadomo, że to Bóg. A więc zapytanie Jezusa, czy ci ludzie byli bardziej winni, ci, którzy Go słuchali, a też wielu naszych współczesnych powiedziałoby tak, byli bardziej winni. To ich wina, zasłużyli sobie. Ale Jezus, zadając te dwa pytania, które ludzie zadawali sobie po cichu, które On zadał głośno, dwukrotnie odpowiada bynajmniej, to znaczy wcale nie byli. Ponieważ Jezus doskonale wiedział, że tak naprawdę to pytanie nie ma sensu. Chociaż my sobie je zadajemy, to pytanie nie ma sensu. Ponieważ dla Boga nie ma większych i mniejszych grzeszników. Dla Boga my wszyscy jesteśmy grzesznikami, takimi samymi grzesznikami. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Za każdy grzech. I tu nie ma różnicy, czy ktoś jest mordercą, którego ręce zbroczone są krwią innych ludzi. Czy ktoś okłamuje swojego szefa w pracy, zdradza swoją żonę albo swojego męża. Czy ktoś nie panuje nad gniewem albo jest uzależniony od czegokolwiek. Grzech jest jak śmiertelny jad, który wcześniej czy później każdego z nas zabije. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. I my wszyscy jesteśmy grzesznikami. I pytanie, czy ktoś jest większym grzesznikiem, czy mniejszym, po prostu nie ma sensu. Dlatego, kiedy wsłuchujemy się w tę historię, zadajemy sobie pytanie, czy nieszczęścia to kara od Boga, musimy sobie odpowiedzieć, że nieszczęścia nie są dowodem na to, że jesteśmy większymi grzesznikami niż inni, ponieważ my wszyscy jesteśmy takimi samymi grzesznikami. Ale to nie było wszystko, co Jezus miał do powiedzenia w odpowiedzi na to pytanie. Bo tak to już z nami jest ludźmi, że my chętnie rozmawiamy o innych ludziach. Chętnie rozmawiamy o ich nieszczęściach, o ich tragediach, a także o ich zbawieniu. Czasami zdarza się, że kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy w Boga nie wierzą, o Bogu, o relacji z Nim, ta rozmowa staje się bardziej osobista, to wtedy pojawia się cała seria pytań. Słuchaj, a co z tymi, którzy żyją gdzieś tam daleko w Afryce i nigdy o Bogu nie słyszeli i nie mieli okazji się nawrócić? Co Bóg z nimi zrobi? A co z dziećmi, które umarły zanim się narodziły? A co z osobami niepełnosprawnymi umysłowo? Ale porozmawiamy o Tobie. Nie, ale co z nim? Nie, porozmawiamy o Tobie. Ponieważ my lubimy rozmawiać o innych ludziach. I ci ludzie też przyszli do Jezusa właśnie z informacją o tym, co stało się z Galilejczykami, których Piłat zabił. I ich ciekawiło, czy ci Galilejczycy są większymi grzesznikami niż inni. A Jezus mówi, nie są. A potem dwukrotnie dodaje, ale jeśli się nie opamiętacie, to wszyscy podobnie poginiecie. To tak jakby do nas Jezus przyszedł i zadajemy pytanie mu, Panie Jezu, a czy ci Australijczycy, to oni byli większymi grzesznikami niż inni? Czy ci Chińczycy są bardziej winni niż inni? A Jezus mówi, nie są. Ale jeśli się nie opamiętacie, to wszyscy podobnie poginiecie. Bo my jesteśmy trochę jak człowiek, który przychodzi co niedzielę na nabożeństwo i słucha kazania. I pewnego razu kazanie jest o złośliwości. Ja mówię, szkoda, że nie ma tu mojej teściowej. To taka wredna baba. Jej to by się przydało posłuchać tego kazania. To szkoda, że jej tu dzisiaj nie ma. No ale trudno.
przychodzi tydzień później. I kazanie jest o relacjach małżeńskich, o problemach. I on tak patrzy, rozgląda się i mówi, a, dwa rzędy przede mną siedzą moi znajomi. Bardzo dobrze, że dzisiaj przyszli. Dobrze, że przyszli, bo im to się przyda, to kazanie. Posłuchają, dowiedzą się. Może coś im się w życiu zmieni. Tydzień później przychodzi znowu na nabożeństwo i tym razem jest o chciwość. Mówi, ach, od razu myśli. On widzi twarz przed oczami, twarz swojego przyjaciela, biznesmena. No wiadomo, jak biznesmen to bogaty, a jak bogaty to chciwy. Mówi, ale dzisiaj nie przyszedł. Wiem, co zrobię. Wyślę mu linka, posłucha sobie w domu. Jemu to się przyda. A tydzień później przychodzi na nabożeństwo i słucha kazania. Słucha i słucha i tak rozgląda się dookoła i jakoś tak żadna twarz mu nie pasuje. I tak myślę sobie o wszystkich swoich znajomych i żadna twarz nie przychodzi mu na myśl. I nagle widzi twarz. Bardzo wyraźnie. Ale to jest jego twarz. Bo to kazanie mówi o nim i o jego grzechu. I tak to jest, że ci ludzie chcieli rozmawiać o Galilejczykach, o mieszkańcach Jerozolimy. My pytamy się o dzieci w Afryce, o Australijczyków i Chińczyków, a Jezus przerwa tą dyskusję i mówi nie. Najważniejsze pytanie dzisiaj to jest pytanie o twoją duszę, o ciebie samego. Bo mówi, jeśli się nie opamiętacie, to wszyscy poginiecie. No to prawda. Bo jeśli to prawda, że nie ma grzeszników mniejszych lub większych, ale wszyscy jesteśmy takimi samymi grzesznikami, to znaczy, że wszyscy musimy się opamiętać ze swoich grzechów. To znaczy podjąć decyzję, aby odwrócić się od grzechu i zwrócić się do Boga, aby zostawić to, co złe i poprosić Boga o przebaczenie i zacząć z Nim wszystko jeszcze raz od początku. Ale co Jezus tak naprawdę ma na myśli, mówiąc, jeśli się nie opamiętacie, to wszyscy tak samo poginiecie. Czy chcę powiedzieć, że jeśli się nie pamiętam, to spadnie na mnie wieża, zabije mnie tyran albo spłonę w pożarze, albo spotka mnie inne nieszczęście? Żeby to zrozumieć, to trzeba poczytać dalej i usłyszeć odpowiedź Jezusa. Następnie opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał w swojej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo, po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok. Ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku, a jeśli nie wyda, wytniesz je. To Jezus maluje przed nami obraz. Jest człowiek, który ma winnicę, w tej winnicy rośnie figowiec, co w tamtych czasach wcale nie było takie niezwykłe. I przychodzi właściciel winnicy, jeden rok, nie ma owoców. Kolejny rok, nie ma owoców. Jeszcze za rok, też nie ma owoców. I mówi do swojego winogrodnika, słuchaj, po co mi takie drzewo? Zajmuje miejsce, mogło to porosnąć coś innego. Po prostu wytnij je, nie potrzebuję takiego drzewa. Ale mówi, panie, zostaw jeszcze na rok. Ja je okopię, obłożę nawozem, podsypię obornikiem, może wyda owoc. I Pan mówi, dobrze, niech tak się stanie. I kiedy patrzymy na ten tekst w kontekście całego nauczania Jezusa w rozdziale 12, kiedy Jezus mówił o zbliżającym się sądzie, kiedy patrzymy na ten obraz, który Żydzi doskonale znali, obraz drzewa, które Bóg wycina, oni doskonale wiedzieli, o czym Jezus mówi. Że On mówi o sądzie ostatecznym. Jezus mówi, ten sąd nadchodzi. Jest coraz bliżej, jest pewny i jest nieunikniony. Bo ten tekst pokazuje, że Bóg jest sprawiedliwy i Bóg sądzi grzech. Ale ten tekst pokazuje też inny aspekt natury Boga, że Bóg jest dobry i cierpliwy. Jemu wcale nie zależy na tym, żeby sądzić. Ale Bóg daje nam czas na zmianę, na opamiętanie. Bóg daje czas i ze swojej strony robi wszystko, co może, abyśmy się zmienili. Mówiąc obrazowo, okopuje nas i obsypuje obornikiem, żebyśmy wydali owoce i przynieśli plony. Bóg robi wszystko, co może, abyśmy my się zmienili. Jednak prawda jest taka, że my jako ludzie niechętnie myślimy o końcu. Ani o swoim końcu, ani o końcu świata. Tak na co dzień nie mamy za dużo okazji, aby o tym myśleć.
Kiedy tamtej historii zastanawiałem się, dlaczego Jezus wybrał właśnie ten moment, kiedy ludzie mówią mu o nieszczęściach, aby uczyć o sądzie. Może to dlatego, że my właśnie jako ludzie niechętnie myślimy o końcu tak na co dzień. Ale są takie momenty w życiu, kiedy jesteśmy bardziej skłonni o tym myśleć. To są momenty, kiedy coś się tragicznego dzieje, kiedy coś się wydarza i kiedy nagle życie w tym swoim szalonym pędzie zatrzymuje się, a my razem z Nim. I my tego doświadczyliśmy na pogrzebach naszych bliskich. Kiedy ktoś bliski odchodzi, a ty jesteś na pogrzebie i patrzysz na trumnę albo urnę bliskiej osoby. I to jest ten moment, kiedy zadajemy sobie pytania, po co tu jesteśmy? Jaki sens ma to życie? Czy jest coś więcej? To też dzieje się wtedy, kiedy wydarza się jakaś tragedia na skalę krajową czy międzynarodową. Kataklizm, trzęsienie ziemi, atak terrorystyczny, a my siedzimy przed ekranem telewizora i po prostu z niedowierzaniem patrzymy na to, co się dzieje na ekranie i to nie może w nas wsiąknąć. I patrzymy na te sceny tragiczne i myślimy sobie, coś jest nie tak z tym światem. Czy jest możliwość, żeby go naprawić? Czy ktoś może go naprawić? C.S. Lewis powiedział, że cierpienie to jest Boży megafon, przez który Bóg próbuje obudzić głuchy świat. Bo kiedy patrzymy na cierpienie, zdajemy sobie pytanie, kto może to naprawić? Tu potrzeba jest Zbawiciela. I zaczynamy myśleć też o sobie samych. Właśnie dlatego Jezus wykorzystał te sytuacje, kiedy ludzie mówili mu o nieszczęściach, aby powiedzieć i uczyć ich o końcu. Bo to są sytuacje, kiedy my o końcu najchętniej i najczęściej myślimy. I właśnie dlatego, kiedy takie sytuacje mają miejsce, kiedy zdarzają się nieszczęścia, nie jest mądrym pytaniem, pytanie dlaczego to się stało. Bo ja już nie znam odpowiedzi na to pytanie i być może nigdy się nie dowiemy. Sam Jezus w tym tekście nie udziela odpowiedzi, dlaczego akurat na tych 18, dlaczego akurat ci Galilejczycy, a nie inni Galilejczycy. To nie jest mądre pytanie, pytać dlaczego, ale mądrym pytaniem jest zapytać się, a co ja mogę się w tej sytuacji nauczyć? Czego mogę się nauczyć? Bo w takich sytuacjach często, kiedy zatrzymamy się, zaczynamy myśleć o swoim życiu, odkrywamy, że być może za mało czasu poświęcam swoim bliskim. Żyję dla niewłaściwych celów. Mam złe priorytety w życiu. Być może uświadamiam sobie, że muszę komuś wybaczyć, z kimś się pojednać. A może uświadamiam sobie, że muszę opamiętać się i pojednać się z Bogiem, bo nie jestem gotowy na spotkanie z Nim. To są momenty, kiedy zadajemy sobie najważniejsze i najbardziej kluczowe pytania swojego życia. I tu okazuje się, że to prawda, że nieszczęścia nie są dowodem na to, że jesteśmy większymi grzesznikami niż inni, bo wszyscy jesteśmy takimi samymi grzesznikami. Ale też odkrywamy, że nieszczęścia nie są dowodem na to, że jesteśmy większymi grzesznikami niż inni, ale są okazją do refleksji nad życiem i zwrócenia się do Boga. Jest to okazja, której nie powinniśmy zmarnować. D.L. Moody, znany kaznodzieja, który głosił kazania najczęściej w Chicago, któregoś razu wygłosił kazanie i mówił o grzechu, o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, że zapłatą za grzech jest śmierć. I kiedy skończył swoje kazanie, powiedział tak, to jest nasz problem, ludzi, ale jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie jest rozwiązanie, to przyjdź jutro. Jutro opowiem ci o rozwiązaniu. Niestety, dla wielu tych ludzi, którzy go słuchali, jutra nie było. Bo tej nocy w Chicago wybuchł wielki pożar, zwany właśnie Wielkim Pożarem Chicago, który strawił ogromną część miasta. Wielu ludzi zginęło. Wielu z nich nie miało okazji wrócić, aby posłuchać o rozwiązaniu następnego dnia. I od tego dnia Moody powiedział, już nigdy nie zakończę kazania w ten sposób. Zawsze wskażę na rozwiązanie, jakie daje Jezus. I to prawda, ta przypowieść o tym mówi, że czas się kończy i my nie wiemy, kiedy się skończy, dla kogo się skończy, w jakim momencie. Ale dobra nowina tej historii jest taka, że my dzisiaj tutaj jesteśmy. I my dzisiaj możemy zdecydować,
co dalej. I dobra nowina jest taka, że Jezus nie tylko powiedział, że każdy musi się opamiętać, jeśli chce być zbawionym, ale ten sam Jezus, który mówił o sądzie, był w drodze do Jerozolimy i do tej Jerozolimy doszedł. I w tej Jerozolimie oddał swoje życie za nas i za nasze grzechy. Poniósł karę, która nam się należała. Poniósł konsekwencje naszych złych wyborów po to, abyśmy my mogli doświadczyć przebaczenia, łaski, wiecznego życia, abyśmy my mogli zacząć od początku jeszcze raz z Nim. Bo On chce nam przebaczyć. I nie tylko to, ale kiedy przychodzimy do Niego i oddajemy Mu swoje życie, to On obiecał, że bez względu na to, co będziemy przechodzić tu na ziemi, jakie nieszczęścia, On będzie z nami, bo On nas rozumie, bo On doświadczył bólu, cierpienia, głodu, niezrozumienia, doświadczył też śmierci. Więc On wie, jak to jest. I dzięki Niemu każde nieszczęście i każda tragedia, która nas spotyka, staje się okazją do tego, aby się uczyć i rozwijać. Cytowany wcześniej pan poseł Sławomir Piechota powiedział, opowiadając tą historię o tym, jak miał wypadek w wieku 12 lat, powiedział jedno zdanie, które mnie zainspirowało i zastanowiło. Powiedział, i kiedy wsiadłem na wózek, to dopiero wtedy pojechałem w świat. Okazuje się, że w tych najciemniejszych, najczarniejszych chwilach naszego życia czasem w naszym życiu dokonują się zmiany, których nie można przecenić. Zmiany, które mają ogromną wartość. Bo ktoś kiedyś powiedział, że ból plus refleksja plus czas równa się zmiana. A więc kiedy zastanawiam się nad przesłaniem tego tekstu i tej historii, którą dzisiaj słyszeliśmy, to dochodzę do wniosku, że choć nie wiemy dlaczego Bóg dopuszcza nieszczęścia, to nawet pośród nieszczęść daje nam okazję, aby Go poznać i się zmienić. Dlatego bez względu na to, co dzisiaj przeżywasz, po prostu przyjdź do Jezusa i porozmawiaj z Nim, a On pokaże Ci, co dalej.